Witam ponownie w Minecraft Dungeons. Teraz lecimy na misję. Myślę, że tutaj pustynną świątynię. Zostaje nam jeszcze kuźnia i prawdopodobnie finał. Ekwipunek już naprawdę bardzo mocny. Mamy 32, 33 i nowy tutaj topór z zamrożeniem i tutaj z zaangażowaniem. Jeszcze też nowa spaczona magiczna latarnia. Ciekawe co to będzie. Wystrzeliwuje potężną wiązkę, która zadaje mobom ciągłe obrażenia. Może być niezłe, nie? Zbieranie dusz wymaga dusz. Obrażenia artefaktu na sekundę bardzo, bardzo duże. Bardzo duże. Tutaj nawet czasu odnowienia nie ma. Po prostu musimy mieć te dusze, nie? No i spoko. Zobaczymy jak to będzie. Łapa w górę, jeśli wam się seria podoba. I zaczynamy. Tutaj u kowala i u wędrowca już byłem. Nie ma co przedłużać. Piątynia. No oczywiście na trudnym mamy 31, zobaczcie i... Z nowych rzeczy coś tam może poleci. Coś tam może poleci. Nie ma nawet co poziomu zaniżać, no bo to byśmy koksili jak nienormalni. A ostatnio już było bardzo blisko porażki pierwszej. Deep within these halls awaits a powerful necromancer, the forgotten ruler of a nameless kingdom. The necromancer wields an enchanted staff that holds the power to summon the undead. We must destroy it before the Arch-Illager can claim it in his tiny evil hands. That would surely be the doom of us all. Tak jest. Proszę państwa, znajdź grobowiec. Mówiłem, że to jest Tomb Raider. Ostatnio już tak było, ale... No to jest kontynuacja jakby tego obszaru z tymi kaktusami. Teraz weszliśmy już do tej świątyni. Tam pamiętacie, to był odcinek jakby wcześniej. No i mamy tych mobków. Jak tam koszą, bo oni też mogą być zamrożeni, to jest spoko. O, spoko, to jest okej. Zobaczmy jeszcze to. What? To ja muszę tym trafić. Ej, no masakra. Oh my god. Ej, to rzeźnia. Tylko potrzebujemy duszę na to, żeby też... Kurde, to! Wtedy się nie zregenerujemy, nie? Jak nie mamy tych dusz, bo to... W sumie wykańcza do końca, ale jest mocne. Naprawdę może być niezłe na bossa, nie? Dobra, mamy też trzy punkciki, jak widzicie. Sobie w wolnej chwili coś tam wrzucę w slota. Może to zamrożenie? Dobra, bo tutaj jest zmniejszona prędkość, okej. 3-3, a może tutaj? Czas odnowienia. Kurde, muszę tak... Oczy mu się świecą. Ale rzeźnia. No fajnie, fajnie tak progresować. Już mówiłem o tym systemie zawsze z Diablo, że to tak wkręca i cały czas dostajemy coś nowego. Ten efekt nagrody się utrzymuje, więc... Lubimy cały czas jakby grać, nie? Kurde, zginę. Kurde, zginąłem. No, zlekceważenie, tam był ten taki czarny. A, ten, Enderman. On się pojawia i znika, kurde. Tu mam jeszcze jakiegoś maga. Gdzie jest ten mag? Dobra, już jedno życie straciłem. Muszę teraz uważać, bo trzy życia są i później już się ginie, nie? Jak stracimy ostatnie. No, nie wesoło, nie wesoło. A tutaj jakiś... Czarnoksiężnik na nas czeka, więc... Trzeba się mieć na baczności. Kurde, jakaś taka kamehame.
Znajdź złoty klucz, no problem. Złoty klucz. No to zamrożenie całkiem do tych kolosów takich. Spoko. Jabłko. No topór kosi na raz takie zwykłe moby. O! Mamy ten złoty, tylko bym musiał. Sami go wziął. Teraz musimy iść do początku, nie? Ale pewnie po drodze jeszcze będą przeciwnicy się odradzać. A tu przejdziemy. To jest śmieszne. Z okładki, nie? To jest ten kluczyk. A no, mechaniki są bardzo proste. Tutaj nie ma jakiejś filozofii. Ale dostał. O kurde. A jak tam skrzynie w ogóle? Znalezionych tajemnic. O kurde. Długa mapa. Cztery skrzynie. Długa mapa, muszę oszczędzać te żyćka. A propos żyćka. Tu jest w ogóle to. Jest to tajemnica. No, chyba ta. Wreszcie znalazłem jakiś tajemny pokój. Bo ostatnio coś licho z tym. Tak, tu jest skrzyneczka. No to pewnie też się wlicza w to, nie? Udało, obecnie. Jak do tej skrzyneczki dolecieć? O, super. Nie mam pojęcia, może z drugiej strony? Nie. A, dostał ładnie. To super. Dobra, krótki łuk. Krótki łuk na 30. Rozbijamy. Dawać krysztyta. Tu jest jedna skrzynia, tu jest druga, ale nie wiem jak w ogóle skoczyć do niej. Coś muszę włączyć. O kurde, ile on się włączył. Dobra, trzymaj się kurde ziomy. Będzie kiepsko. Dobra, mamy trochę dusz. Jeszcze bym się tutaj wycofał, bo jest skrzynka, ale... Ohoho, to tu się wyprawia. Muszę też kontrolować troszkę to żyćko, bo no bardzo szarżuje ostatnio. No, na przykład teraz. On jeszcze takim magiem jest, że strzela z daleka, nie? No, poszedł. Ja też będę z daleka na niego, niestety. Dobra, mamy strzały, fajnie.
Ale nie wiem jak tutaj skoczyć. Ja muszę mieć jakiegoś perka czy co? Tu po prostu w przepaść polecimy. Macie jakiegoś tipa, to dajcie znać. 2 na 4. I jeszcze tutaj, tak? Oj, to będzie najdłuższa misja na razie. No cóż, no to tyle. A nie mam pojęcia jak tu wejść. A, ewentualnie można kliknąć. Dobra, to kliknąłem. Może z drugiej strony też, albo z czterech stron, nie? Zobaczmy tu. No to z czterech stron, nie ma co. No tutaj nie ma tego? Coś mi tu nie gra. O kurde. Nóż dusz 30. Atak pnięcie, moc, zbieranie dusz, obrażenia w walce. Okej, lepszy. Będę musiał sobie rozbić. Dobra, ma tylko zamrożenie. Na 4, dobra, wychodzimy stąd. No ale no, warto było. Skrzynię zrobiliśmy. Wydaje mi się, że ja rzadko trafiam na takie drzwi, nie? Albo... Jakaś woda. Nie no, świat jest ładnie zrobiony, ale... No nie wiem, zobaczymy na koniec, bo to jeszcze nie mówię, że to jest... No wszystko, nie? No zobaczymy, bo na razie moim zdaniem takie wszystko jest na jedno kopyto, ale... No nie wiem, czego bym oczekiwał, chyba... Chyba nic więcej, zobaczymy też jak z długością. Bo jeśli 5 godzinek, to trochę mało, nie? Czy tam 4. Ten nóż dusz to trochę bieda. Wiecie co? Wrzucę sobie chyba w drugiego slota coś innego, żebym z tych dusz tak nie korzystał. No, prawdopodobnie tak. Bo tutaj wszystko mam na te dusze. Potem regeneracji albo ten. O kurde. Nie ma tu spokoju w tej grze? Gorsze od Soulsów. Dobra, tu będzie to. Właśnie, że tutaj nie ma pauzy, to jest ciekawe. No ten totem mi się tutaj przyda, chociaż... Okej, akurat punkci.
ten nożyk zabiera te dusze, nie? No, to jest w porządku. To jest porządeczko. No na razie tam dwa żyćka są. Spoko, zobaczymy. Przydałaby się jakoś taka mocna siekiera na 35 z fajnymi pasywnymi, ale jeszcze nie było mi dane. Zbieramy sobie mopki. Wow, tu jakaś piła w ogóle. Gorzej niż Tomb Raider. Ta piła to tutaj ciśnie ostro, pół zdrowia. Okej, to teraz tu lecimy. Tu nie ma piły? Te duszki. No muszę mieć jakieś takie rzeczy bez tych dusz, nie? Bo i tak leci na ten patyk mój i na uzdrowienie, więc no, bez przesady. Ale expa ładnego mamy, 17 level. Cokolwiek to znaczy teraz. Chyba tutaj po ekwipunku bardziej, nie? Trzeba patrzeć. Te levele to tylko ile mogę tam run ulepszyć, czy czegokolwiek tych zaklęć. Okej. Jestem cieniem mgły teraz. Tu chyba nic nie ma. To się ociężała ta postać zrobiła. No dobra. Jak te mapki jeszcze. Trzy skrzynki, chociaż te tajemnice, nie wiem co te tajemnice są. O kurde. Jakaś ekipa. Przetrwaj zasadzkę. No to co, jabłuszka. Bez jabłuszka się nie przetrwa. 90 strzał powinno być. Trąba powietrzna. Na daleko. Lutujemy tu. Ale szybko lutuje, nie? Weź mi. No nie, jeszcze zginąłem. A co on mi tam dał? Jest 4. Spoko. Jeszcze zdrowie dostajemy. Nie? Co tego maga tu rozwali? Poszło, to zobaczmy. Tutaj mamy zdrowie plus 200, tu plus 200, szybkość ataku wręcz, mikstury, no to to.
Tu mamy dwie rzeczy. Otrzymuję obrażeń na od pocisku? Okej. Zwrócone obrażenia. Super sprawa. Tu mamy w ogóle na 37 krótki. Elegancko. Nieskończoność. Dobra, super sprawa. Lecimy jak ninja wyglądamy, zaopatrzenie. No jeszcze tak na dobrą sprawę są tam dwa żyćka, nie? O kurde, Enderman. Szansa jest na odzyskanie strzały. Jesteśmy OP. Nie ma co się tam świrować powiana. Dobrze nam idzie. Teraz myślę, że jak jest odzyskiwanie strzał, no to... Oś, to było zbieganie. Okej. Nóż dusz lepszy. Może będzie miał jakieś perki fajne. Na 32. Obrażenia na sekundę, zwiększone obrażenia. O, więcej szmaragdów. No, to damy. O! Przedmioty zużywalne. 200%. Nie wiecie co? Ta misja mi się wydaje, że jest już taka długa. Jednak nie. Żeśmy byli w tej bonusowej mapce. Ale naprawdę strzały tutaj piekielnie dobre. Ten łuk jest świetny. Dawać z habika. Kurde, to jakieś przedmioty lecą. Dobra, mamy kosę, to jest glewia. Na 32, o! Dużo pająków. Ciu, ciu, ciu. Te kamienne golemy dosyć mocne, ale też bez przesady. Przekrzyty z nich wypadają. Dobra, mamy 148 w ogóle strzał. Mega. To jak ktoś w nas strzeli, to mamy jeszcze szansę, nie? Nieskończonych, no właśnie. Taki spoko. Coraz lepiej to wygląda, jeśli chodzi o jakieś takie dodatkowe bonusy. No to co tam się zlutuje, nie? To wszystko losowo. Niemniej jakieś tam zróżnicowanie jest. Bądź lask. Oj, Minecraft. Dlaczego ty namówił?
Nie wejdzie. No oni to gdzie są w ogóle? Ja może tym... Czekajcie, bo ja sobie może przejdę tą... Aha, tutaj. Ej, nóż dusz, jeszcze lepszy. 34. I mamy dwa sloty. Obrażenia na sekundę, otrzymane zdrowie. I to. Super. Weszliśmy na górę, nie? Tutaj też coś takiego jest. Dobra. Idziemy dalej, proszę państwa. Długa misja. Jeszcze ten... Jakiś czarownik na nas czeka na końcu. O kurde. To chyba on. Obudził się. Ojojoj, walka z bossem. Bezimienny. O, nie mogło być inaczej. Dobra, lutujemy na daleko. Ja bym musiał ten totem właśnie... Wiem. Totemik sobie rozstawię i strzelamy. No ja cię kręcę, trzech ich jest? Ledwo zipiesz. Nasze radę. Dawaj miksturka. Dobra. Oj nie, to temu nie ustawiłem. Jeśli jeszcze raz polegniesz, gra się zakończy. Oh my god. Niedobrze. To jest tu, nie? Mamy drama. Mocny ziomek. Zastępy przeciwników. No to już trzeba trochę pograć. Ostatnie żyćko. Wow. Nie wygląda dobrze. Jak tu to przetrwać? Dobra, jest kolejne żyćko. Poszedł.
Znowu masakra, proszę państwa. Ucieknij ze świątyni. No jest coraz trudniej. My gramy na hardkorze, no ale... Bez przesady, nie? Bez przesady. Jeszcze ten zbytku. A co ja tam dostałem? Coś fajnego? Zobaczymy. Dobra, strzałki są. A tam jakoś do góry mogę wejść? Zobaczymy. Enderman jeszcze. Gdzie on jest? Tego trzeba, ja mam ostatnie życie. Niestety. No to ten bosik był dosyć wymagający, ale... Ja sobie tak nonszalancko poleciałem. Chyba jeszcze ten pęk. Chyba tyle. Kurde, jak tam mapka? Nie mam tej tajemnicy, ale dobra. Zwycięstwo. Ojojoj. Once again the Arch-Illager is thwarted. Musi być trójca, nie? To teraz też będzie jakiś mega boss i później chyba główny. Otwartych skrzyń. Dobra. Elegancko. Totem osłony 33. Kupimy sobie jeszcze u ciebie co? Amulet żelazny. Mać na kość na 35, dobra, może być. Zbroja łowcy i... Kordelas na 30. Okej, ja sobie tutaj poustawiam rzeczy, później może trochę porozbijam. To na pewno będę mógł rozbić. No i cóż, to jest słabsze? Słabsze. To... Słabsze. To można spokojnie wykorzystać. Może zamiast tego. To jest słabsze. 33. Rozbijamy. To jest na 32. Rozbijamy. To jest bardzo podobne. To jest coś nowego. No i chyba tyle. Bo tu mamy te rzeczy. No i spoko. Dobra, no to tyle. Tyle w tym odcinku. To była pustynna świątynia. Całkiem niezły bosik. Tutaj jeszcze musimy oczywiście tą kuźnię ogarnąć. To następnym razem. Czyli chyba dwa odcinki do końca, co? 35 level. Tu jest zalecana moc 27. I tak jest ciężko. Także dzięki za oglądanie. Kto dotrwał do końca, niech napisze pustynna świątynia. I do następnego. Hej, hej.